Muszę was ostrzec. Przed wami opowieść pełna grozy. Poruszymy dziś dość przerażający temat, który jeży włosy na głowie i mrozi krew w żyłach. Historię dentystyki. Żartuję, aczkolwiek trzeba przyznać, że niektóre informacje, które wam dziś przedstawię, faktycznie mogą być straszne. Jeżeli delikatnie mówiąc nie przepadacie za wizytami u stomatologa, to mogę wam powiedzieć, że cieszcie się, że żyjecie w XXI wieku, a nie za czasów, kiedy płukano usta moczem, przykładano pijawki do dziąseł, czy też gdy wyrywano zęby publicznie, a krzyki pacjentów były zagłuszane przez śmiejący się tłum. Pamiętacie scenę z filmu o współczesnym Robinsonie Crusoe? W Castaway Tom Hanks gra człowieka, który trafia na bezludną wyspę, a tam dopada go straszny ból zęba. W końcu postanawia wybić go sobie za pomocą łyżwy i kamienia. To scena wyjęta jakby z horroru, ale niewiele lepiej wyglądała stomatologia kilkanaście wieków temu, kiedy ludzie nie mieli do dyspozycji nowoczesnych narzędzi, znieczulenia i gazu rozweselającego dla szczególnie wrażliwych. Kiedy zaczęła się historia dentystyki, trudno powiedzieć. Na pewno stosowano plomby już około 13 tysięcy lat temu. Na tyle bowiem datuje się ludzkie siekacze znalezione w Toskanii. Widać na nich ślady po manipulowaniu narzędziem i usuwaniu próchnicy, a ubytki zostały wypełnione mieszanką włókien roślinnych, włosów i pochodnych ropy naftowej. Sprzed około 6,5 tysiąca lat pochodzi natomiast kieł znaleziony w Słowenii, ze szczeliną wypełnioną pszczelim woskiem. Co ciekawe, plombę odkryto przypadkiem, gdyż wzięto są pod lupę jedynie w celu sprawdzenia nowego aparatu rentgenowskiego. Hindusi jamę ustną uważali za wrota do całego ciała, stąd szczególnie dbali o profilaktykę. Już 5 tysięcy lat przed naszą erą, używając drewnianych gałązek do czyszczenia zębów i skrobaczek metalowych do języka. Podobnie dbali o swoje zęby Aztekowie, a osoby, którym źle pachniało z ust, zmuszano do publicznego mycia się i wypijania wody, w której się myli. Sporo też wiemy o zębach starożytnych Egipcjan, dzięki papirusom i mumiom. Znamy na przykład dokładny stan uzębienia Tutenchamona. Swoją drogą, na podstawie bocznego zdjęcia radiologicznego czaszki, naukowcy odtworzyli wygląd faraona. W starożytnych papirusach wymienione są liczne środki stosowane w przypadku dolegliwości zębowych. Jedną z porad jest to, żeby kobiecie, która cierpi z powodu bólu siekaczy i trzonowców, otoczyć dymem kadzidła, a następnie należy wziąć mocz płowego osła, odczekać 2 dni i wlać do pochwy kobiety. Natomiast w profilaktyce bólu miało pomóc położenie roztartego grochu na zębach rodzącej kobiety. Porada poparta była zachętą brzmiącą. To jest prawdziwe, sprawdzone milion razy. Zupełnie jakby ktoś pisał w naszych dzisiejszych czasach. Trzeba przy tym pamiętać, że Egipcjanie potrafili uzupełniać braki zębowe, zakładając w jamie ustnej mosty ze złotego drutu, a sztuczne zęby wykonując z kości słoniowej, drewna, muszli lub żelaza. Nie ma tylko pewności, czy służyły one ludziom za życia, czy zakładane były po śmierci podczas mumifikacji, by zmarli mogli w pełnej krasie wkroczyć w życie pośmiertne. Na pewno jednak zęby były leczone i prawdopodobnie czasem skutecznie. Na grobowcu żyjącego 4000 lat przed naszą erą Hesiego Re wyryto napis: naczelny dentysta i lekarz królewski, najlepszy pośród tych, którzy leczą zęby. Tymczasem w średniowiecznej Europie zawód dentysty dalej nie był znany. Leczeniem i wyrywaniem zębów nie zajmowali się lekarze, ale objazdowi wyrywacze lub fryzjerze. Dokładniej rzecz ujmując, cyrulicy, zwani też balwierzami lub chirurgami. Chirurdzy nie byli wtedy uważani za lekarzy i ich status w społeczeństwie nie był wysoki. Do zadań cyrulików należało przycinanie włosów, kolenie, kąpanie klientów, ale też stawianie baniek, puszczanie chorym krwi oraz wyrywanie zębów. Dopiero między XIV a XVII wiekiem w różnych krajach różnie te dwie ostatnie funkcje przyjmować zaczęli wykształceni na uniwersytetach medycy. W Polsce jeszcze w XVI wieku w przywileju nadanym cyrulikom przez Zygmunta Starego napisane jest, iż czeladnik cyrulika pośród nożyczek, brzytew i grzebieni do zajmowania się włosami posiadać musi kleszcze do wyrywania zębów.
Próchnica była wtedy bardzo popularnym problemem. Wyobraźcie sobie, że w 37 na 38 sztuk Szekspira jest mowa o bólu zębów i cuchnącym oddechu. To było naprawdę na porządku dziennym. Jak więc sobie radzono z tym kłopotem? Weź krucze łajno i zabarwiwszy je sokiem z betramu, tak by chory nie rozpoznał, co to takiego, umieść je w dziurawym zębie. Wówczas, jak wieść niesie, owe łajno rozsadzi ząb od środka, ból przeminie i ząb wypadnie. Instruuje 15-wieczna księga pijawek. Stosowano też mocz do płukania ust, żeby uśmiech był lśniąco biały. Natomiast w celu pozbycia się nieprzyjemnego zapachu wcierano w dziąsła krew węża. Rozwiane zęby wzmacniano za pomocą żaby przywiązanej do szczęki. Na bolesne dziąsła miało pomóc drapanie ich zęby mężczyzny, który zginął brutalną śmiercią. Przy czym również w średniowieczu nie poszły całkiem w zapomnienie starożytne sposoby leczenia zębów, przypominające obecne. Avicenna, Pers żyjący na przełomie X i XI wieku i najsłynniejszy ze średniowiecznych lekarzy, polecał wiercenie dziur w chorym zębie, by pozbyć się niezdrowego wnętrza oraz zaaplikować lekarstwo. Arabscy dentyści na kilka dni przed wyrywaniem zęba umieszczali na dziąśle pod nim sandrak, czyli siarczyk arsenu, by rozpiąć ząb i ułatwić jego usunięcie. We Włoszech w XV wieku popularne, oczywiście wśród bogaczy, były plomby ze złota, a dokładny anatomiczny opis zęba ułatwiający jego leczenie i wyrwanie stworzył znany nam wszystkim Leonardo da Vinci. Już w starożytności, a potem w średniowieczu stosowano środki przeciwbólowe, by złagodzić cierpienie pacjenta podczas dentystycznych zabiegów. Używano marynowanego korzenia złocienia, korzenia mandragony, szafranu, arszeniku, a także opium i wywaru smaku. Były to jednak metody używane rzadko, często zawodne, a czasem niebezpieczne. Zwykli ludzie przy dentystycznych zabiegach cierpieli katusze, które łatwo sobie wyobrazić. Dlatego największą karierę wśród wyrywaczy zębów robili rzecz jasne ci, którzy reklamowali swoje usługi jako bezbolesne. Kiedy do miasteczka przyjeżdżał rwacz zębów, często przywoził ze sobą żonglerów i magików, by zabawiali publiczność i zagłuszali krzyki pacjentów. Ważna była też sztuka wymowy, która zachęcić miała do dodania się w ręce takiego dentysty. Słowo szarlatan, oznaczające dziś oszusta, pochodzi właśnie od włoskiego cirlatano. Osoby, która w miejscach publicznych sprzedawała maści i balsamy, pokazywała magiczne sztuczki i wyrywała zęby. Rzeczywiście, wielu z owych wyrywaczy dzięki oszustwu zyskiwało klientów. Szarlatan taki demonstrował najpierw, jak wygląda u niego zabieg wyrywania zęba zupełnie bezboleśnie. W tym celu swojemu asystentowi ukradki wkładał do ust wyrwany ząb i cieniutki woreczek z krwią zwierzęcia. Następnie kazał mu otworzyć usta, posypywał ząb magicznym proszkiem, muskał leczniczym kijkiem i wyjmował wsunięty tam wcześniej cudzy ząb na oczach zachwyconej publiczności. A rzekomy pacjent pluł krwią dla potwierdzenia prawdziwości zabiegu. Potem publiczność dalej zabawiano sztuczkami, a krzyk kolejnych, prawdziwych już pacjentów tonął w wybuchach śmiechu i okrzykach. Czasem nie oferowano bezbolesności, ale reklamą była niezwykłość pokazu. Tak działo się na przykład w Anglii i we Włoszech, gdzie szarlatan wyrywał zęby siedząc na grzbiecie konia. W Paryżu zasłynął Jean Thomas, który wyrywając zęby unosił swoich pacjentów nad ziemią za pomocą przymocowanego do ich zęba narzędzia. Nazywano go też Wielkim Tomaszem ze względu na potężną posturę ciała, co nieco przesadnie oddaje rysunek z tamtych czasów. Nic chyba dziwnego, że wobec tego wszystkiego opinia o dentystach nie była generalnie najlepsza. Spójrzcie na obraz 16-wiecznego niderlandzkiego malarza Lukasa von Leydena. Podczas usuwania zęba wspólniczka wyrywacza kradnie pieniądze z torby chorego. W ogóle w europejskiej średniowiecznej postaci dentysty było coś czarownika. Dość powiedzieć, że najpopularniejszym ubiorem dentysty był spiczasty kapelusz i naszyjnik z ludzkich zębów, a symbolem jego profesji parasolka, z której zwisał niewielki martwy alligator. Do tego oczywiście narzędzia tortur. Co to znaczy narzędzia dentystyczne? Kombinerki, obcęgi, choć warto dodać, że w Japonii wyrywano zęby po prostu palcami, ćwicząc uprzednio wyszarpywanie drewnianych kołków wbitych w deski. W
wśród średniowiecznych i późniejszych dentystów można znaleźć wiele niebanalnych postaci, np. londyński wyrywacz zębów Martin van Buchel do klientów dojeżdżał na kucyku pokrytym plamami fioletowej farby, a po śmierci swojej żony zbalsamował jej ciało i trzymał w domu, przyjmując ciekawskich, którzy pragnęli rzucić na nią okiem. W końcu zrobiło się ich tak wielu, że Buchel zamieścił w gazecie ogłoszenie, w którym informował, że odtąd przyjmować będzie jedynie odwiedzających, którzy zostaną mu wcześniej przedstawieni i wyłącznie w godzinach od 9 do 13. Zresztą wrażliwość ludzi była wówczas nieco inna niż nasza. Nie zgadniecie, co było reklamą dla miejskich wyrywaczy zębów. Wystawianie przy drzwi ich lokali wiader wypełnionych ludzką krwią. W Anglii zaczęto zakazywać tego procederu dopiero w XIV wieku. Odtąd, według nowego rozporządzenia, w Londynie należało krew po zabiegach pokrojomu wylewać do pobliskiej rzeki. Podobnie zadziwiające wydają się dziś bardzo popularne w XVIII oraz XIX wieku na terenie Wielkiej Brytanii i Ameryki ogłoszenia zamieszczane w prasie, zachęcające do oddania zdrowych zębów, zwłaszcza przednich, za odpowiednią opłatą. Zęby te wprawiano potem potrzebującym ich pacjentom, których było na to stać. W XVIII wieku producenci sztucznych szczęk zapewniali potrzebujących, iż używają wyłącznie zębów z Waterloo, czyli wyrwanych na polu bitwy martwym żołnierzom poległym podczas ostatniej bitwy Napoleona Bonaparte. W tym też czasie najpopularniejszym specyfikiem do leczenia zębów była pasta o wabiącej nazwie morderca robaków zębowych. Powszechne było bowiem przekonanie, że ból i gnicie zęba powoduje puszący dom robak. Uważano tak zresztą już w starożytności. Prawda okazała się nieco inna, kiedy na osad zdrapany z zębów spojrzał w 1683 roku przez nowo odkryty mikroskop holenderski przyrodnik Anthony van Leeuwenhoek. Przeżył podobno szok i napisał potem: ilość stworzonek bytujących na powierzchni ludzkich zębów jest tak ogromna, że moim zdaniem przewyższa liczbę mieszkańców naszego królestwa. Myślę, że to dobra zachęta do mycia zębów. Obecnie mamy takie warunki do dbania o jamę ustną, zarówno w gabinecie dentystycznym, jak i na co dzień, które ludziom w dawnych czasach się nawet nie śniły. Ten film powstał dzięki wsparciu Procter & Gamble, który wysłał nam najnowszą szczoteczkę Oral-B Ayo 9N. Używam jej od ponad 3 tygodni i pozwólcie, że Wam o niej opowiem. Możemy ustawić różne tryby czyszczenia. Ja wybiorę codzienne. Żeby nią myć, wystarczy, że przyłożymy główkę szczoteczki do zęba na 2 sekundy. Mikrowibracje delikatnie rozbijają, zaś ruchy oscylacyjno-rotacyjne wymiatają płytkę bakteryjną. Naszym zadaniem jest jedynie zmienić oczyszczaną powierzchnię, poruszając się od zęba do zęba. Dzięki nowemu napędowi magnetycznemu szczoteczka czyści bardzo dokładnie i delikatnie, a jednocześnie cicho. Posłuchajcie tego dźwięku czystych zębów po czyszczeniu. Słyszycie? Dzięki czujnikowi nacisku wiemy, gdy przykładamy zbyt dużą siłę. Wtedy obręcz świeci się na czerwono. Gdy robimy to za lekko, kolor jest biały, a gdy z odpowiednią siłą, zielony. Po włączeniu czyszczenia na wyświetlaczu mamy odliczanie czasu. Gdy za szybko skończymy tę czynność, pokaże nam się smutna buźka, która przekazuje nam, że trzeba popracować jeszcze nad czyszczeniem. Ale wcale nie znaczy, że im dłużej, tym lepiej. Optymalny czas 2-3 minuty. Szczoteczkę możemy połączyć też z aplikacją. Wtedy możemy się dowiedzieć, czy nie pomijamy żadnej strefy w jamie ustnej. Jeżeli przy wizycie higienizacji zębów w gabinecie dentystycznym mamy po jakiejś stronie więcej kamienia, może to oznaczać, że nie domywamy tam zębów. Za pomocą ładowania magnetycznego możemy naładować akumulator do pełna w około 3 godziny, co wystarczy na 2 tygodnie używania. Wracając do historii dentystyki, dopiero w XIX wieku leczeniem i usuwaniem zębów powszechniej zajmować zaczęli się wykształceni medycy i wtedy też ważniejsza dla nich stała się sprawa braku bólu u pacjentów, a niektórzy dentyści walkę o to przypłacili nawet życiem. Wszystko zaczęło się od gazu rozweselającego. Odkrył go w 1772 roku Joseph Priestley, angielski duchowny i chemik. Niedługo później eksperymenty z potlenkiem wodoru na swoich kolegach, poetach i malarzach przeprowadził inny pasjonat tego odkrycia. Jeden z owych poetów pisał później: doświadczyłem rozkosznego upojenia. Świat zewnętrzny przegasł, a na mnie spłynęły hipnotyczne wizje. I mimo, że sami ówcześni naukowcy doświadczyli na sobie uśmierzających ból właściwości podtlenku azotu, nikomu wtedy nie przyszło do głowy, by szerzej zastosować go w medycynie. Oczywiście do czasu.
W wieku 19 amerykański stomatolog Horace Wells, wypróbowawszy gaz na sobie, zaczął następnie z powodzeniem stosować go przy zabiegach dentystycznych. Przygotował także pokaz dla środowiska medycznego, ale niestety podał pacjentowi zbyt małą dawkę i podczas zabiegu usuwania zęba pacjent zaczął krzyczeć. Wells został wyśmiany i wyrzucony. Rozpoczął fanatyczne poszukiwania innych substancji niwelujących ból podczas zabiegów. Eksperymentował z chloroformem, a że nie miał nikogo innego pod ręką, próbował jego działania na sobie. Niestety w ten sposób uzależnił się od substancji i mocno podupadł na zdrowiu psychicznym. Pewnego dnia oblał kwasem na ulicy nieznane sobie kobiety. Aresztowany, wkrótce popełnił samobójstwo, mając 33 lata. To smutna historia, bo to przecież on wprowadził nas na drogę, którą pewien poeta, olśniony cudem bezbolesnego zabiegu, opisał tak. Oto dziś bezmiar cierpień udało się zepchnąć w toń zapomnienia i po wsze czasy wygładzić najgłębsze bruzdy naszej udręki. I choć gaz rozweselający nie sprawdzał się w 100%, jego dawkowanie było trudne i zdarzały się przykre wypadki, wtedy właśnie oblicze dentystyki się odmieniło. Przestało przypominać tortury. Nawet jednak w XIX wieku dentystyka nie do końca przypominała tę dzisiejszą. Choroby dziąseł i zapalenia wokół zębów leczono na przykład przy pomocy pijawek. Pacjent z pijawkami w ustach spędzał około 20-30 minut, a na dodatek mogła przytrafić mu się mało przyjemna przygoda. Jedną z nich opisał dentysta Charles Edmund Kells, pisząc o pijawce jako małej, żwawej koleżance. Czasami nasza mała, żwawa koleżanka próbuje wypełznąć z próbówki, zanim zdążymy przyłożyć jej koniec do dziąsła. W takim przypadku należy natychmiast wyjąć próbówkę z jamy ustnej pacjenta, bo jeśli pozwolimy pijawce zawędrować do jego gardła, pacjent może zacząć powątpiewać w nasze umiejętności. Nie byłabym taka pewna, czy to byłoby wtedy największym problemem. Ale chciałabym wrócić jeszcze do pionierów współczesnej dentystyki. Ludzi, którzy dla dobra nauki i pacjentów sami narażali się na niebezpieczeństwa. Mam tu na myśli sprawę promieni rentgena. Promieniowanie X odkrył w 1895 roku Wilhelm Röntgen. To na jego cześć prześwietlenie płuc czy zęba nazywamy robieniem rentgena. Pierwsze zdjęcie było fotografią dłoni jego żony Berty z pierścionkiem na palcu. Podobno, gdy je ujrzała, powiedziała: zobaczyłam własną śmierć i nigdy już nie weszła do pracowni męża. Już w 14 dni po tym wydarzeniu dentysta z Brunswicku Friedrich Otto von Volkhoff wykonał sam sobie pierwsze stomatologiczne zdjęcie rentgenowskie. Czas naświetlenia wynosił wówczas 25 minut. Wkrótce technologię ulepszono, a zdjęcia rentgenowskie zakrólowały w gabinetach dentystycznych. Nie wiedziano jednak wtedy, jak niebezpieczne potrafi być to promieniowanie. I wielu dentystów trzymających podczas robienia zdjęcia płytkę w ustach pacjenta przypłaciło to nowotworem dłoni. Pionier w tej dziedzinie, dr Kells Jr., musiał mieć z tego powodu amputację całej ręki, a nowotwór zaatakował również inne narządy. W trakcie swojej walki z chorobą przeszedł łącznie 42 operacje. Ogromne cierpienia doprowadziły doktora do popełnienia samobójstwa. Jak pewnie zauważyliście, cały czas mówię tu o mężczyznach dentystach. To dlatego, że kobiet nie dopuszczano do pracy zawodowej czy naukowej. I dopiero w XIX wieku obok dentystów mężczyzn zaczęły pracować pierwsze dentystki. Przyszli pacjenci byli zadowoleni. W prasie pojawiały się artykuły sławiące delikatność kobiet, ale też sugerujące, iż przyjemnie będzie w trakcie zabiegu złożyć głowę na ich miękkiej piersi. Publikowano też wierszyki, takie jak, cytuję: dentystko miła, gdy widzę twe kleszcze, wnet mnie przechodzą rozkoszy dreszcze. I wiele innych, mniej delikatnych. Może dlatego zawód ten, początkowo chętnie obierany przez kobiety, stracił potem wśród nich na popularności aż do połowy XX wieku. W Polsce pierwszą praktykującą dentystką była Józefa Sera i stała się nią za pomocą podstępu. Do Krakowa przyjechała jako żona dentysty, sama nie posiadając patentu pozwalającego na wykonywanie pracy. Wkrótce jednak przyszła na Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego ku zaskoczeniu wszystkich, prosząc o możliwość zdania egzaminu upoważniającego do prowadzenia praktyki dentystycznej. Swoją bardzo wtedy niezwykłą w ustach kobiety prośbę umotywowała, mówiąc, że jej mąż zmarł i chciałaby przejąć jego praktykę.
Dzięki temu uzyskała zgodę i zdała egzamin, a niedługo potem wyjechała z Krakowa, mając w kieszeni odpowiedni patent. Po latach okazało się jednak, że jej mąż żyje i oboje praktykują stomatologię. Tak toczyły się dzieje stomatologii wypełnione cierpieniem pacjentów i ogromnym poświęceniem osób przecierających szlaki w nowych metodach leczenia zębów, aż doszliśmy do dzisiejszych czasów. Na koniec chcę Wam opowiedzieć jeszcze jedną anegdotę zapisaną przez stomatologa na początku XX wieku. W gabinetach dentystycznych stosowano wówczas łagodzący ból eter, który wypuszczano w stronę pacjenta podczas zabiegu, a jamę ustną oświetlano świecą. Pewnego dnia w czasie wyrywania zęba eter zapalił się nagle od świecy. Dentysta zamarł z przerażenia, jego asystent odskoczył, jedynie pacjent zachował całkowicie zimną krew. Kiedy gaz wypalił się, stomatolog wrócił do usuwania zęba, a po wszystkim pogratulował pacjentowi, podziwiając jego opanowanie podczas pożaru. Pożar? Jaki pożar? Wykrzyknął pacjent. Myślałem, że to część zabiegu. Tego rodzaju przygód oczywiście Wam nie życzę. Życzę natomiast uśmiechu pełnego zdrowych zębów. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!